Cześć, witajcie, z tej strony Gielatki, zapraszam was bardzo serdecznie na Minecrafta? No, tak to wygląda jak Minecraft, jak możecie zauważyć. Jest to dosyć śmieszne i ciekawe, bo ktoś stworzył grę na podobie Minecrafta, w której, o, jak widzicie, możemy robić różnego rodzaju rzeczy. Jest to fajnie rozbudowane. O, klucz nawet. Wspaniale. Możemy wyjść. Pierwsze co, to jest to swego rodzaju RPG z tego co widzę, bo w sensie... Patrząc po stylistyce i jak to wszystko wygląda, to ktoś próbował stworzyć tą grę, czy próbuje stworzyć tą grę, jeśli chodzi o takiego RPGa stricte... O proszę, to jest trzecia misja w ogóle. Ktoś próbuje to stworzyć trochę, takie mam wrażenie, przez poruszanie się i tak dalej, jako takie Wolfenstein 3D. Proszę bardzo, wspaniale. Ja mogę zejść niżej w ogóle? Nie jestem pewien. Mogę zmienić bronię. Wspaniała broń. A, wy tam na dole jesteście. No dobra, to mnie za bardzo nie interesuje. Więc taki Wolfenstein troszeczkę 3D, ja bym to tak określił. To potrzebujemy chyba klucza. Obejrzyj reklamę, żeby tego. No dobra, zobaczmy. Czyli Wolfenstein 3D w połączeniu z RPG-iem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy strzały. No więcej strzał jest fajne. Tym możemy jeździć. Ciach! Proszę bardzo. Ciach! Nie ma was, do widzenia. Mamy więcej skrzynek, to mnie mocno interesuje. Mamy też monety. Nie wiem, do czego te monety, szczerze mówiąc, jeszcze są. Ale niech będzie. A, to są w ogóle 3 do zdobycia. Oj, tu też jest zejście. Nice! Nie wiem, czy są obrażenia od upadku. Stawiam, że raczej nie. Ale to już jest kolejna kwestia. No raczej jestem w stanie tu się dostać jakkolwiek. Nie wygląda, ale mogę pewnie tu przejść jakoś. O! Czy są to jakieś niewidzialne ściany, przez które można przejść? Chyba nie. Siemka. Do widzenia! O, co jest?! One żyją dalej! Okej, kontynuujemy. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Totalnie się tego nie spodziewałem, że to tak działa u nich. Ale ja i tak do was nie mogę się dostać w żaden sposób. To jest jakaś skrzynka z drugą monetą. Tam jest trzecia moneta, która mnie mega interesuje, w jaki sposób miałbym się do niej dostać. Ale myślę, że nie będziemy się skupiać, żeby robić każdy możliwy poziom na 100%, bo to nie jest jakoś mega potrzebne. Nagle nie mam łuku? O co chodzi? To są jakieś piły... Dobra, ostrożnie trzeba, ostrożnie. Moneta. Czyli niektóre poziomy są po prostu zrobione w ten sposób, żeby troszeczkę nie było tak łatwo. Ale bardzo mi się stylistyka podoba. Dobra, to się otworzyło dalej. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze dalej pewnie. Dobra, bardzo fajnie. Jedziemy windą na górę. Ale to wygląda typowo jak Minecraft. Kurde. Ha! O! Dobra, samo wrażenie od upadku, sprawdziłem. No, oczywiście, kiedy już mamy test wykonany, moi drodzy, to możemy teraz na spokojnie robić inne rzeczy, myślę. No, nie spodziewałem się trochę tego. Dobra, to daliśmy radę przeskoczyć. O co tu chodzi? Co się z tym dzieje? Mam coś z tym robić? O, mam popychać po prostu. No dobra, mamy drugą monetę, przepraszam. A gdzie jest wyjście w ogóle z tego poziomu? To jest moje pytanie podstawowe jeszcze. Czy po prostu wracamy drzwiami, którymi weszliśmy? Tak! Aha, czyli weszliśmy tu tylko po to, żeby stąd wyjść. Niech będzie. A, odpakowywanie. Dobra, czyli są rzeczy do rzucania. Tutaj wciskamy pierwszy przycisk, a tu jest drugi przycisk. Czy jest więcej przycisków? Uderz. Czyli w nich mamy... Dobra, czyli to jest to odpakowywanie całe. Rozumiem. A, tu jest przycisk trzeci. Czyli musimy jeszcze znaleźć monety i klucze. Niech będzie. Czyli po prostu nazwy poziomów dają nam też jakby tipy. Dobra. A to możemy tylko podnieść. Metalowe możemy tylko podnieść. Mamy strzały. Po co nam strzały? To jest pytanie podstawowe, skoro nie mamy łuku. W sensie kuszy, którą dostaliśmy, ale nam w sumie ją zabrali. Dobra, zobaczmy. To jest platforma do jazdy. No właśnie. Tu musimy stanąć na tym. Żeby odblokować, obejrzyj reklamę. My sobie poradzimy bez. Czyli jak na to wchodzimy, to jest tego. W której skrzynce gdzieś będzie klucz pewnie. No dobra, to teraz jedziemy. Bo jest zombie. Zomboid jest. Dobra, bierzemy to. O. Okej, nie spodziewałem się tego, ale możemy chyba zrobić tak, nie? Albo nie. Jeszcze jeden. Ha! O, jak blisko było. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, proszę bardzo, udało mi się. O, jeszcze tam są zombie jakieś. Nice. Dobra, to teraz musimy to zrobić jakoś. Ta, siema zombie. Ja bym jednak nie preferował, żebyś tu do mnie przychodził. Czy ja mogę po prostu
Czy ja mogę jakoś to po prostu rzucić inaczej? Byłbym wdzięczny. Nie no, to się tak rzuca lekko pode mnie. Chwila, ale... Ale to już jest wciśnięte, chwila, zostałem oszukany. To jest skrzynka. Czyli musimy iść tu. Ha! Wciskamy przycisk, drugi przycisk. O nie. Dobra, tu też, tu też. Ha! Ha! Omijamy was. Cyk, bierzemy monetę. Wchodzimy tu. Cyk. No i... Jak mam to zrobić bez obejrzenia reklamy? Może ta gra powinna się nazywać Uniknij reklamy. O, już był na moich już na plecach moich był. Już chciał mnie zjeść. Dobra, obejrzyjmy to. Dobra, stałem, że tu będą monety. Dobra, podejdź tu najbliżej. Ja teraz tu robię. Pewnie kolejne monety. Nie, strzały. Dobra, idziemy dalej. Gdzie są tamte zombie? One sobie gdzieś tam łażą cały czas. Dobra, my wchodzimy tu, idziemy na górę. Co tu jest? Strzały. Ale ja nie mam kuszy. A mogę prze... Dobra, mogę się przełączać w taki trochę inny sposób niż myślałem, ale niech będzie. Ale... No, jakby działa, nie? Jakby co? Mamy to, mamy kluczyk. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie jest ostatnia moneta. Czy grają gdzieś schowała? A, to fajnie wygląda stąd. To też. Wszystko takie otwarte, ale okej, niech będzie. Tu jest jeszcze jakaś brama, nie wiem po co, ale dobra, możemy stąd wyjść. Nice, czy ja będę miał swoje strzały? O! Okej. Okay. A, bo odblokowaliśmy drugą strefę, czyli musieliśmy to zrobić. Katakumby. No dobra, niech będzie. Nie ma nic. Siema zombie. To jest kolejne zombie. Powinienem z któregoś dostać strzały. No dobra, on tu idzie w moim kierunku i co ja mam niby zrobić? Nie jestem w stanie się obronić. A w tą stronę się popchnęło. Ha. A jak mam popchnąć blok, który już jest... Siema. To wydaje mi się, że to nie o to chodziło wszystko, ale no. Dobra, możemy zobaczyć, co tu się dzieje. O, dobra, mamy strzały. Pięknie. Możemy cokolwiek... O kurde. Ha! Ha! Co jest? Muszę ci najpierw głowę zdjąć? Chyba tak. Albo może nie, nie jestem pewien. Haha! Proszę bardzo. Ostatnia strzała została niestety. Ale będziemy wiedzieli, co się dzieje. Dobra, moneta. Strzały, pięknie. Dobra, rozwalamy drugą skrzynkę w takim razie. Musiałem sobie kichnąć, bo jesteśmy ludźmi i kichamy czasem, prawda? Prawda, jak najbardziej. Dobra, po co tu jest wejście takie na górę? Sneaky. Dobra, rozwalamy wszystko oczywiście, wszystko co się da. Tamten szkielet nie jest nam na razie niegroźny. Zastanawiam się, w którą stronę powinienem iść. W sensie widzę tu strzały, to bardzo chętnie je wezmę. O nie. O nie. Ho. Dobra, kolejny. Mam nadzieję, że mam wystarczającą ilość strzał. Dobra, jest! Oczywiście reklama. Dobra, są strzały. Jest to na pewno coś. Bierzemy to. Cześć pani Szkielget. Zombie, psia. Dobra, do widzenia. Ciach, ciach. A mogę strzałami to rozwalić? Mogę, ale się nie opłaca. Rozumiem wszystko. Wszystko jasne. Co tu jest w ogóle? Czy ja tu byłem? Czy to jest ta strefa zabudowana? Nie, to jest ta strefa, gdzie był zombie. Wcześniej, do którego nie chciałem iść. No dobra. To mamy przynajmniej zrobione i sprawdzone, co tu się dzieje. To jeszcze tutaj jest miejsce, gdzie można pójść. Czy jest tu jakiś zombie? Nie ma. Dobra, bardzo ładnie. Ta pochodnia wygląda tak podejrzanie. Tu nie... O! Mogę tak zrobić, okej. Okay. Dobra, jak ja to mam popchnąć niby? The block is moved once. Ale on jest źle popchnięty. Jak mam teraz niby popchnąć? Jak mam tam niby teraz przejść? Żadnego z nich nie popchnę. A, chyba, że zrobię tak. A, o kurde. A, co jest? Jak się odbiła ta strzała? Niechlujnie. Dobra, mamy 5.
pyk. Czyli najpierw głowa, potem ciało. Nice. No, powiem wam, że długi ten poziom. Nie spodziewałem się, że tutaj takie długie poziomy będą. Myślałem, że to będzie coś takiego w miarę prostego. Mamy już wyjście. Tu są jeszcze strzały do zebrania. Brakuje nam klucza głównie. To jest jedyna rzecz, która nam tak właśnie... Action. O, mógłbym tam pójść. No, dobra, to zróbmy to w takim razie. A, bo tu jest klucz, czyli muszę to zrobić. Dobra, otwarte. A, tu jeszcze mogłem przejść, otworzyć te i tu zebrać klucz. Siema, nie podchodzę do ciebie i cię nie przytulam, bo wiem, jak to się ostatnio skończyło. Idziemy do kolejnego poziomu, do 7. O, dobra. Fire Mastery. Co się dzieje? Czy muszę... A, mamy pochodnie. Fire. Fire. Dobra. Motyw ognia. Raz. Czy trzeba będzie w kolejności? Nie, po prostu muszę podpalić. No dobra, to teraz... Aha, muszę włączyć oba. Raz i dwa. W sensie są włączone, ale nie mogę nic zrobić na razie. Mam zero strzał. Ciekaw jestem, czy pochodnią jestem w stanie jakiekolwiek obrażenia zadać, bo to jest jakby kolejna kwestia. Ha, będę jak coś tak uderzał te wszystkie niedobre zombie. Aaa, ja tu mam przejść i podpalić to. Dobra, czy tu jest jeszcze coś złego? No, to nie wygląda zbyt dobrze, że tak powiem, jeśli chodzi o to. Nice, udało się. Po co miałbym się tam dostać? To jest moje pytanie podstawowe. Ha. Nie widzę za bardzo celu dostawania się tutaj, w sensie może mógłbym strzelić czy coś, ale... To jakby nie jestem pewien, czy dobrze... A! No właśnie. Z której ja strony jestem? A z tej strony jestem. Dobra, muszę poczekać sobie chwilę. Niech się podpali. Fajnie. Zdążę. Zdążyłem. Dobra. W teorii to mógłbym chyba po tym skakać i to podpalać, ale nie wiem, czy grze o to chodzi. O. Muszę to w ogóle... kliknąć. Czy to jest do podpalenia rzeczywiście? Tak, to jest do podpalenia. Dobra. Cyk, jesteśmy. Witam. To mógłbym odblokować. Przestawiłem. Ale brama dalej nie jest odpalona. Tam był jeszcze jeden przycisk, o nie! Dobra, damy radę. Siup. I zaraz wracamy tam. Chociaż coś tutaj tak cyka, jakby było na czas, powiedzmy. Nie wiem też, czy nie będę musiał tu wejść z powrotem, bo jakby wydaje mi się, że jest dosyć wysoko. No ta. zbyt pięknie by było. Na razie w ogóle żadnej monety nie zdobyliśmy. Żadnego kluczyka. Dobra, i brama otwarta. O nie. Zapomniałem, że jest fall damage. No dobra, czyli schodami na dół. Ostrożnie. Pamiętaj, Krystian, to Minecraft, ale nie do końca Minecraft, okej? Okay? No. Wszystko jasne. Dobra, tu byliśmy, tam byliśmy. Teraz most przerzucamy. Pójdziemy na drugą stronę. To jest dużo przycisków do zrobienia, Imo. O! Zdążyłem. Co to jest? O! Zastanawiałem się, co to za dźwięk. Teraz już wiem. No dobra. Aha, czyli po prostu muszę uważać przechodząc. O kurczę. Ale muszę sobie też przejścia potem zostawić. Czy ja mogę tu coś zrobić? Czy coś tu jest na końcu? To jest moje dobre pytanie. Czy nie? Czy jakby to jest po prostu ogień, bo jest sobie ogień? O kurczę. Ho! A, bo potem tu będę mógł przejść. Dobra, czyli na razie nie jest mi to potrzebne. Tylko czy jestem w stanie w drugą stronę pójść? W teorii jestem, jak widać. Jestem w stanie się zmieścić w tych ramach czasowych. Dobra, no to w miarę sporo czasu daje mi. O, Krystian, pamiętaj, że to się rozwala. Dobra, idziemy tak i idziemy tu. Dobra, zrobione. I teraz co mi się otworzyło? To mi się otworzyło? To mogę kliknąć przycisk. A, dobra, i teraz idziemy tam. Tam też coś jest otwarte, ja tu byłem w ogóle. Ha! To jest podpalone, jakbym miał tam przejść. Jak gra to... O, pewnie coś tu jest. O!
Haha! Jest klucz, dobra. Czyli idealnie. To wygląda, jakbyśmy w ogóle jechali cały czas w miejscu. Dobra, teraz jeszcze raz, żeby się nie wywalić tylko. Tu chyba na wprost już było, nie? Tak jest. Dobra! Dajemy radę. Dobra, czyli po to była stricte ta skrzynka. Tam był ten, żeby przełączyć. Teraz możemy iść tutaj. Dobra! Jesteśmy na dobrej drodze. Na bardzo dobrej drodze, nawet bym powiedział. I teraz po kolei. Tutaj to niech się gaśnie. I my idziemy sobie dalej. Pięknie! Bardzo, jakbyśmy ruiny jakieś odkrywali, kurde. Pięknie, pięknie. Cudownie. Aha, znowu w tamtą się zrobiło. Aha. Do zapalenia. Cudo. Mamy przycisk, mamy monetę. Jesteśmy na początku? Nam jest jeszcze przycisk. A, to jest tam, co pewnie można było w niego strzelić czy coś, żeby się otworzyło. To mielibyśmy dwie monety, ale mi to nie jest jakoś wybitnie potrzebne do szczęścia. Niech będzie. Wow, to w ten sposób działa. A, oczywiście, żeby wrócić, to już muszę obejrzeć reklamę. No jasne, że tak. Dobra, ogarnięte. Jesteśmy wycho... A, od razu tu przeszedłem. Dobra, nie narzekam. Także, moi drodzy, na tym poziomie 8 Liftman zakończymy. Jeśli chcecie oczywiście kontynuować, to zapraszam was bardzo serdecznie. Link do gry znajdziecie w opisie. Myślę, że bardzo fajnie, szczególnie jeśli ktoś lubi temat Minecrafta. Póki co, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!